Cześć, witam was serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie dość króciutki, ponieważ w tym mieście nie mam już za bardzo co robić. No tak, poziom budynków przemysłowych jest już na najwyższym poziomie, czyli bardzo dobrze. Też jak widać, to chyba każdy budynek jest na tym najwyższym poziomie. I tak, tutaj w uniwersytecie mogę rozpocząć projekt badawczy właśnie tych turbin pionowych. To kosztuje 55 tysięcy, ale bardzo się opłaca, ponieważ taka turbina daje dużo prądu. Tak jak mówiłem kiedyś na jakimś filmiku, to się bardzo przyda w moim mieście. Tak, żeby moje miasto było jakieś fajne w miarę, to dodam tutaj jakiś duży park. Jakoś tak mi się kojarzy, ekologiczne miasto z takim jakimś dużym parkiem. Dodam tutaj na koszt dwóch małych mieszkań jakiś park i ten park to zbuduję na taki duży. Już obojętnie jak postawię, że ważne, żeby ten park był duży. Żeby to wyglądało przyzwoicie jakoś. Tutaj może jakiś dam coś takiego. Co tu jeszcze mogę dodać? Tego nie mogę, bo nie mam odpowiedniego budynku. To zrobię jeszcze większy troszkę. Dużo terenu tutaj mam jeszcze, to mogę rozbudować spokojnie. Chociaż tu już teren pochyły jest, to nie za dobrze, ale dobra. To dodam i może to jeszcze gdzieś tutaj. Dobra, taki duży park mam. Jakoś najlepiej to nie wygląda. Te ścieżki przynajmniej. Ale jeżeli chciałbym, żeby te ścieżki, wiecie, tak ładnie były ułożone, to bym musiał, nie wiem, tutaj spędzić dobre, chyba nie wiem, z 10 minut nad tym. Żeby to jakoś wyglądało. A tak to się nic nie zmieni. Jeżeli te ścieżki by były ładnie ułożone niż jest teraz, to park jest i jest, simowie będą przychodzić i że nic się nie zmieni tutaj. Dobra, tutaj są mieszkania. Już tych mieszkań nie mam gdzie nawet robić. Zaraz, coś tutaj mi miga, nie wiem co to jest. Dostępy. Dobra. Co bym tu mógł sobie wybudować? Może to. Turystykę, nie? Wydział transportu. Wydział finansów, wydział bezpieczeństwa. Nie wiem, wydział bezpieczeństwa może dodam. Fajnie wygląda. Tak będzie. Okej. No dobra. Tutaj jeszcze jest Zedo. Ten projekt badawczy, no, długo to trwa, zanim dojdzie do 100%. Nie wiem, z godziny grania. Tutaj w SimCity. Więc takiego długiego odcinka nie będę robić. To marnowanie czasu No, mój komputer po prostu renderowałby to, nie wiem, bardzo długo. Taki filmik.
No tutaj dodam mieszkania jeszcze. Tutaj też. Tutaj przy fabryce. Tak nie jest fajnie. Chociaż tutaj ten teren jest dość dobry. Nie jest czerwony, ani taki różowy. Więc Simowie spokojnie mogą tutaj mieszkać. Chyba że zanieczyszczenia jakieś są. Chociaż te nowoczesne fabryki, o, jak widzicie, mało tych zanieczyszczeń oddają do powietrza. A wiatr jest tamtą stronę, więc Simom to nie powinno zagrażać. Jeszcze sprawdzę, ile prądu mam. To troszkę już mało. Coraz mniej tego prądu mam. Więc sobie dodam turbinę. No, widzicie, taka turbina, którą będę miał niedługo. Ona jest, nie wiem, no lepsza od tych, co teraz kładę, lepsza od tych i zajmuje dość mało miejsca. Już w innym mieście testowałem te turbiny. Te turbiny dają naprawdę dużo prądu. Wodę też mam dużo. Ścieki tutaj też spokojnie. Utylizacja śmieci. Śmieci są zbierane. Tutaj mi się korek robi mały. Chociaż teraz w nocy to nie, ale jak Simowie wracają z pracy, to tutaj jest korek duży. Pomimo że to dozbudowane są to tutaj te drogi, to i tak się korki robią. No ale to tak jak w prawdziwym mieście. No dobra, dzisiejszy odcinek już kończę. Następny odcinek zrobię wtedy, jak tutaj ukończę ten projekt badawczy. Dobra, dzięki za uwagę. Na razie.